Słysz modlitwę, ją przynosimy. Oddać raczy Jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, o żywocie rajski przebyt. Kyrie eleison. Szanowni Państwo, czy dobrze mnie słychać? Tak. Dziękuję bardzo. Teraz przyszła kolej na mnie, jako dyrektora instytucji, ażebym zabrał głos i opowiedział o trwającej 4 lata inwestycji tutaj w Muzeum Litwy pod Grunwaldem. Tak naprawdę nasze wielkie marzenie o tym, żeby tutaj, gdzie jeszcze 5 lat temu rosła trawa tak naprawdę, były bajorka, były stawy, czasem jak zalało to i pojawiały się w nich ryby, żeby tutaj powstał obiekt, na który zasługują wszyscy Polacy. Oczywiście mamy i będziemy użytkować wciąż niewielkie muzeum na wzgórzu pomnikowym, które w przyszłym roku planujemy zaadoptować na Galerię Sztuki Grunwaldzkiej, żeby tamto muzeum też żyło, ale rozwijając naszą działalność od roku tak naprawdę 2010-2011 w pewnym momencie stworzyliśmy kalendarz imprez, nie tylko inscenizacja, chociaż oczywiście ona jest najważniejsza, ale to również Puchar Europy w Łucznictwie Konnym, wznowiliśmy badania archeologiczne, zaczęliśmy organizować konferencje naukowe, wydajemy rocznik naukowy, gdzie prezentowane są wyniki naszych badań oraz niezwykle interesujące artykuły naukowe. Mamy Puchar, tak jak powiedziałem, Puchar Europy w Łucznictwie Konnym, mamy turnieje rycerskie, mamy Grunwaldzką Ligę Turniejową, czyli wychodzimy na zewnątrz, wychodzimy z naszą ligą turniejową do innych miast regionu, żeby pokazać nasz ruch rekonstrukcyjny, ruch rycerski i promować Grunwald, promować średniowiecze. Ale w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że doszliśmy do ściany. A dlaczego doszliśmy do ściany? Dlatego, że bez nowej siedziby, bez nowego muzeum, dalszy rozwój Grunwaldu byłby już niemożliwy. Nie tylko dlatego, że nie mieliśmy już miejsca na prezentację chociażby artefaktów pochodzących z bitwy, które co roku tutaj znajdujemy, a które leżały w magazynach, ale także doszliśmy do ściany, bo zmienia się narracja historyczna i zmienia się też muzealnictwo, nie tylko światowe, ale również i o czym mówił pan premier, bardzo zmienia się muzealnictwo polskie. Uważam, że to muzeum to symbol naszego wspólnego zwycięstwa, zwycięstwa Polski i Litwy.
i jednocześnie początek wielkości naszych obydwu narodów, dlatego chciałem tutaj powiedzieć, że tam wszędzie, gdzie to możliwe, cała wystawa jest również dostępna w języku litewskim. To moim zdaniem bardzo, bardzo ważne, dlatego że Grunwald jest tym miejscem, które być może i mam nadzieję, już zauważamy tego owoce, pozwala nam budować na nowo wzajemne, niezwykle przyjazne i niezwykle ciepłe stosunki bilateralne. Szanowni Państwo, zanim poproszę przewodnika, który wraz ze mną będzie pokazywał Państwu tę nowoczesną wystawę, chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które no, zainicjowało tę budowę poprzez program POIŚ, czyli Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Chciałem podziękować serdecznie samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego, w tym przede wszystkim panu marszałkowi Gustawowi Markowi Brzezinowi. Dziękuję panie marszałku, dlatego że przez te 4 trudne lata, ta budowa miała trwać 2 lata i kosztować 27 milionów złotych, ostatecznie trwała 4 lata i kosztowała 48 milionów złotych. Przez te trudne lata zmieniających się generalnych wykonawców tak naprawdę cały czas był Pan z nami i wierzył Pan w nasz końcowy sukces, który dzisiaj możemy oglądać i który dzisiaj możemy świętować. I wreszcie po raz drugi chciałem podziękować bardzo serdecznie Panu Premierowi, Ministrowi Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w ostatniej fazie budowy wsparło nas poprzez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów kwotą umożliwiającą nam zamknięcie tak naprawdę tej budowy, zamknięcie tej budowy i powstanie nowoczesnej, jak na nasze możliwości, wystawy na miarę XXI wieku. Szanowni Państwo, kończąc moje wystąpienie, wydaje mi się, że powiedziałem i tak za mało o tej inwestycji, bo można by tu o naszych emocjach, które nam towarzyszyły przez te lata, opowiadać tak naprawdę całymi godzinami. Ale mamy rok romantyzmu polskiego. Rok, w którym czcimy nie tylko wielkich poetów romantycznych, nie tylko kulturę romantyczną, ale też wielkie zrywy narodowe. W związku z tym pozwoliłbym sobie tutaj w tym miejscu, wiele razy przychodziło mi do głowy, kiedy chodziłem tutaj po placu budowy, tak naprawdę załamany już w pewnym momencie i zrezygnowany, przychodziły mi do głowy smutne słowa, akurat może nie romantyka, tylko klasyka wielkiego poety rzymskiego Horacego, Dulce est decorum est pro patria mori, czyli jak słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę. Takie rzeczywiście myśli, bywało, że i takie myśli nam towarzyszyły. Ale dzisiaj w tym radosnym dniu pozwolicie Państwo, że sparafrazuję Horacego i powiem o jakże słodko i zaszczytnie jest budować do ojczyzny. Dziękuję bardzo. Pozostało mi nic innego, jak wspólnie z naszym przewodnikiem, panem Jarosławem Waleckim, poprosić, zaprosić Państwa na wystawę, nie tylko na wystawę, ale na obejrzenie całego muzeum. Jarosław jest kierownikiem działu archeologiczno-historycznego i na każdym etapie tej inwestycji budowy wystawy brał udział, a jest jednocześnie niezwykłym gawędziarzem i wspólnie postaramy się pokazać Państwu to, co na tej wystawie najważniejsze. Zapraszam. Proszę Państwa, zapraszam Państwa na naszą piękną wystawę. Zaczynamy, proszę bardzo. Mistrzostwo świata. Dziękuję.